Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński, a także prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym Sławpol Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk-Bydgoszcz. Jesteśmy dzisiaj w Państwowej Inspekcji Pracy u... Może Pan się przedstawi? Piotr Prokopowicz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy do spraw nadzoru. Dobrze. Panie inspektorze, no przyszliśmy do Pana tutaj jeszcze z jedną panią, tutaj siedzi, która jest pracownikiem, jest jeszcze pracownikiem Gelino Martin z firmy Biedronce, pani Sylwia, ale no zadam Panu takie pytanie, ponieważ są problemy z takimi sprawami, jak ludzie mają, którzy pracobiorcy pracują u pracodawcy i no, są jakieś naruszenia kodeksu pracy różnego typu. I oni mogą przyjść do Państwowej Inspekcji Pracy, ale choć ja wiem i prowadzę fundację, do mnie przychodzą często zamiast do Was, to do mnie pierw. Dlaczego? Dlatego, że obawiają się, że jak przyjdą do Was i muszą ujawnić swoje nazwisko, bo tutaj wszystko się podaje urzędowo, prawda? To oni się obawiają, że to nazwisko dostanie pracodawca i potem będzie ich szykanował. Jak to wygląda tutaj u Was te sprawy? Czy to może się obawiać ten pracownik, który zgłasza tutaj jakąś sprawę do Was, czy nie może? Nie musi się obawiać. Na pewno nie powinien się obawiać ujawnienia informacji o danych osobowych ze strony inspektora pracy prowadzącego postępowanie kontrolne. Do zachowania takiej informacji w tajemnicy zobowiązuje nas zarówno ustawa Państwowej Inspekcji Pracy, jak i konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o kontroli w przemyśle i handlu. I tu absolutnie takie dane pozostają anonimowe. Oczywiście składając skargę wskazane jest ujawnienie swoich danych, wskazane jest ujawnienie danych adresowych, no bo to jest podstawa do tego, żeby otrzymać odpowiedź na złożone pismo. Złożenie pisma anonimowo może spowodować sytuację taką, że tego pisma, tej sprawy nie będziemy rozpatrywać. Ale tutaj decyzje już następują indywidualnie przy ocenie każdej z takich informacji. Jeżeli skarga jest złożona imiennie, z podanymi danymi adresowymi, taką skargę na pewno rozpatrujemy. Wtedy autor takiej skargi na pewno może spodziewać się udzielenia informacji. Jeżeli jest pracownikiem, no to uzyska pełną informację o sprawach związanych z jego zatrudnieniem. Jeżeli jest to osoba postronna, no to będą już informacje tylko bardzo ogólne, nie wykraczające poza obszar taki związany z zachowaniem przez nas pewnych informacji tylko do własnej wiadomości. Rozumiem. Druga sprawa, proszę Pana, no a jeżeli zgłasza podmiot, bo mogą to związki zawodowe zgłaszać do Waszej sprawy, mogą organizacje pozarządowe, co wtedy się dzieje? Czy one też muszą ujawniać, czy mogą występować jako podmiot prawny, zgłaszać takie czy inne no, powzięte informacje o takich naruszeniach kodeksu pracy przez pracodawców? Co się wtedy dzieje? To znaczy zachowanie takich informacji w tajemnicy zobowiązuje nas w przypadku każdego podmiotu, no ale specyfika skargi składanej przez inny podmiot niż pracownik, no de facto w zasadzie w praktyce to oznacza, że te sprawy najczęściej są ujawniane, no bo te sprawy wynikają z jakichś konfliktów w danym zakładzie pomiędzy tym podmiotem składającym a pracodawcą. No tutaj akurat no sama pewna specyfika prowadzenia postępowania powoduje, że najczęściej autorzy tych informacji ujawniają się. To jest pewien konflikt, tak, który my tutaj w tym zakresie, w jakim jesteśmy w stanie, próbujemy rozwiązać. No tak. Przejdźmy do konkretnej sprawy, bo jak mówię tutaj ja, jako Fundacja Sławpol, zgłosiłem Panu około ponad 2 tygodnie temu, od maila wysłałem, przysłałem kopię pewnych dokumentów, oczywiście bez ujawnienia nazwiska osób, które to mają te problemy. No, chodziło o to, że w Biedronce zatrudniają ludzi na 2/3 etatu, a tak naprawdę oni pracują na cały etat i za to im nie płacą, tylko płacą za te 2/3. W związku z tym, no, tutaj dostałem maila, no i jednak zażądano ode mnie, poproszono mnie ujawnienie danych osobowych tych osób, które te sprawy tam jakby wnosiły do fundacji mojej Sławpol. Ale ja pisałem, że zgodnie z ustawą ochrony danych osobowych nie mogę przekazać, bo ci pracownicy, Gelino Martins, nie chcieli się na ten czas ujawniać.
Sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ w piątek, czyli dzisiaj mam poniedziałek, dzisiaj którego mamy, 30 stycznia 2017, w piątek ta pani, która zgłaszała te sprawy, te przekroczenia czasu pracy i te wszystkie historie, no pani Sylwia, po prostu pani zdecydowała się ujawnić. Dlaczego pani się zdecydowała ujawnić? Bo co się stało w piątek? Zostałam zwolniona. Jak została pani zwolniona? W jaki sposób? Znaczy dostałam rozwiązaną ze mną umowę z Biedronką. W jaki sposób? W jakim trybie? W trybie za porozumieniem stron. Nie, nie, porozumienie stron to nie jest. Ja tu mam tą umowę. No, tego co czytałem, to tam jest napisane artykuł 30 kodeksu pracy, punkt pierwszy, czyli dwutygodniowe wypowiedzenie, normalnie. Tam nie ma powodu podanego zwolnienia. Ale uważa pani, że pani, że to jest szykana wobec pani, bo pani po prostu, ta kierowniczka, o której ja nawet pisałem imiennie, którą pani przetrzymywała do 23, na przykład przed trzema królami dzień wcześniej, to po prostu ona to zrobiła. Ona pewnie doprowadziła do pani zwolnienia. Jak pani uważa? Pani Barzowska. Być może tak było. No i teraz sprawa jest następna. Ja mam pytanie, czy w takim przypadku, czy ta pani nie ma prawa wnieść odwołania do sądu pracy w tej sytuacji, co teraz zaistniała, kiedy tutaj wynikła taka sytuacja? To znaczy, trudno mi się wypowiedzieć, bo... Od tego zwolnienia? Nie widziałem umowy. No za chwilę panu pokażę. Nie znam stanu prawnego. Umowa była na czas określony rok i dwa miesiące. Jeżeli umowa była po czterech miesiącach została rozwiązana. Jeżeli umowa była zawarta na czas określony, jeżeli w umowie przewidziano możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, to niestety, ale takie wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia. Tak jest skonstruowana ta umowa w kodeksie pracy i w tej sytuacji rzeczywiście to czasami działa na korzyść pracownika, czasami nie na korzyść. No, na korzyść działa na pewno w sytuacji, kiedy sam pracownik chciałby szybciej się zwolnić, rozwiązać taką umowę, no ale w takiej sytuacji, jak tutaj państwo, o której państwo tu mówicie, no to zrozumiem, działa to na niekorzyść pracownika. No to w kontekście tej całej sytuacji mi chodzi o to, czy te wszystkie jakby dotychczasowe działania w Biedronce i te nasze działania fundacji, to nie powodują do tego, do mniemania, że to jest jakby szykan ze strony tego kierownictwa. O której państwo mówicie, jeszcze się nie będę wypowiadał, bo postępowanie, które prowadzimy, nie zostało zakończone. Postępowanie jest prowadzone. Czy nie było kontroli w Biedronce jeszcze? Nie, kontrola trwa. Jest w tej kontroli. Jest w trakcie. Aha. Dopiero po zakończeniu kontroli, ustaleniu stanu faktycznego, po zastosowaniu ewentualnie środków prawnych, będzie można w tym zakresie, w jakim oczywiście możemy ujawniać pewne informacje, będę mógł się do tej sytuacji odnieść. Na dzień dzisiejszy absolutnie nie mogę i nie będę komentował kontroli, która jest w trakcie. Ja, jeżeli chodzi o pana pytanie, dlaczego otrzymał pan informację z prośbą o ujawnienie danych osób, które złożyły skargę, to oczywiście, tak jak już wspomniałem na początku, jak najbardziej jesteśmy zobowiązani do zachowania anonimowości, do nieujawniania tych informacji, ale też co do zasady, może nie tyle co do zasady, ile w pewnych sytuacjach, ale to się zdarza bardzo często. Występujemy do osób, które skargę złożyły i z prośbą o ewentualną zgodę na ujawnienie ich danych, bo to jak najbardziej ułatwi prowadzone postępowanie, ale w przypadku odmowy przez taką osobę, która złożyła skargę o ujawnienie danych, oczywiście to postępowanie jak najbardziej jest prowadzone w dalszym ciągu, no, tylko w obszarze już i z zastosowaniem takich środków, które w tej konkretnej sytuacji są realne i możliwe. Rozumiem. Panie inspektorze, w takim razie...